Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy sposób dokonać upgrade'u firmware'u, czyli oprogramowania układowego w routerze firmy TP-Link, konkretnie modelu 30MR3020. Jest to przenośny, mobilny router 3-4G. Warto upgrade'ować oprogramowanie układowe, ponieważ każda nowa wersja naprawia błędy, dodaje też nowe funkcje albo wsparcie dla nowych modemów. Ostatnie wersje oprogramowania oferują m.in. wskaźnik siły sygnału jako nowa funkcja programowa, software'owa. To jest dosyć istotna funkcja, która w oficjalnych firmware'ach nie była do tej pory dostępna. Widzimy siłę sygnału sieci GSM, bądź też 3G, 4G LTE. Dodaje również obsługę nowych sieci komórkowych, w tym w Polsce sieci Aero2, na przykład dostawcę bezpłatnego dostępu do internetu, czy też cyfrowy Polsat, jak również dodaje wsparcie dla nowych modemów, w tym właśnie modemów LTE. Sama operacja jest dosyć bezpieczna. Producent udostępnia na swojej stronie internetowej właściwe oprogramowanie z najnowszą wersją firmware'u. Wszystko, co potrzebujemy, to oczywiście sam router TP-Link 3020. Tutaj mamy go w wersji oprogramowania 1.0. Dostępna oczywiście, jest to wersja zakupiona na rynku polskim V1.0 w polskiej dystrybucji. Potrzebny nam będzie sam router, kabel, na przykład zestawu USB do zasilania. Możemy podłączyć router pod port USB, bądź dwa porty USB, albo pod zasilacz i kabel sieciowy, który również jest dostępny w zestawie. Oczywiście można tą operację przeprowadzić za pomocą innych kabli, nie z zestawu. Może to być zwykły kabel sieciowy kategorii 5, jak również jakikolwiek kabel mini USB. Kabel oczywiście sieciowy podpinamy pod port sieciowy w laptopie. Teraz dalsza część, pod port zasilający mini USB podpinamy zasilanie, na przykład z portu USB. Pod kabel sieciowy podpinamy oczywiście laptopa, jak również drugi koniec pod port sieciowy w routerze. Bardzo istotna informacja, przestawiamy tryb pracy routera, co może będzie za chwilę widoczne, w tryb koniecznie 3G. Nie wiem, czy będzie to widać. Tak, i po ustawieniu tego trybu 3G, przełącznik na tryb 3G, przechodzimy do ustawień programowych. W przeglądarce wpisujemy adres oczywiście 192.168.0.254. Pojawia się panel administracyjny oprogramowania routera. Przechodzimy do zakładki Firmware Upgrade w zakładce Browse. Klikamy na Browse i wyszukujemy najnowszą wersję oprogramowania. Po zaznaczeniu pliku naciskamy na klawisz Upgrade i w tym momencie po około 3 minutach pojawi się nowa wersja firmware'u, a my będziemy mogli cieszyć się nowym firmware'em i nowymi funkcjonalnościami, czyli wsparciem dla nowych modemów, czy na przykład wskaźnikiem siły sygnału GSM, jak również kilkoma ulepszeniami w oprogramowaniu. W zależności oczywiście od regionu,
ponieważ te firmware się nieco dla danego regionu różnią. Dziękuję za uwagę.